Bogów. Wreszcie wielki dzień. Dziś jest 13 listopada 2018 roku. I jak możecie się domyślać po tym małym koleżce, dziś jest premiera Spyro Reignited Trilogy. I to jest dla mnie dosyć wielka chwila. Tak mogę powiedzieć, nie wiem, trochę tutaj emocjonalnie jest, ale dobra. Oczywiście to wycięże, żebyście nie mieli tam moich danych czy coś, więc spróbuję to wyłowić. Tutaj wpierw jest coś na górze. Wpierw zobaczę, co to jest. O, widzimy pierwszą rzecz. To jest faktura, prawdopodobnie. Tak, faktura. Faktura. Dobra, więc mamy to. Jak to fajnie wygląda, wreszcie to mogę trzymać w rękach, o Jezu. Aha, czyli jednak te karty to są postaciami. Trochę dziwne według mnie i trochę dziwny dobór postaci. Hunter, Dr. Shemp i Nasty Nork. Byłabym w sumie, żeby to były karty z tymi, no. Z boxartami z gry, ale okej, dobra. Dobra, jest tu też mowa o tym, że kod jest w środku na tchimy i tak dalej, więc słyszałem podobno, że jest wygrawerowany kod na tym, że jest wygrawerowany na monecie. Okej, więc to już i tak będziecie mieli, albo będę to zużył, albo i tak będziecie to mieli już dawno po tym, jak to zrobię. A, kod on earring, keyring, okej. Dobra, tu mamy design. W sumie to dam tak. O, mam design doktora Shempa. Bardzo fajnie, bardzo fajna karta. Chociaż mówię, wolałbym, żeby jednak były te z boxartami. Gier. Mamy a nasty gnork. Again, nasty gnork. O, jak to się czyta? Też jest. Cool, podoba mi się ten jego design. Zdecydowanie lepszy niż ten, który był w Heroes Tale. No i Hunter. Według mnie jest trochę dziwne dobranie postaci, bo według mnie powinno być tak, że każda postać powinna reprezentować grę. A tu mamy dwie ze Spyro 1 i jedną ze Spyro 2 postać, więc to dla mnie dosyć dziwne, ale okej, okay, nie narzekam. I chwilę, ja to muszę wybaczyć. I cały gwóźdź programu, czyli keyring, który sobie przerobię prawdopodobnie na jakiś medalion czy coś. Zobacz tylko na odwrocie. Czy jest ten kod? Jest owszem ten kod, którego wam nie pokażę. Ale jak to zrobić, żebyście widzieli? Po prostu powiem, no na górze jest logo Spyro. Tu są klejnoty na dole. I logo Spyro Reignited Trilogy. Więc mówię, to sobie jakoś przerobię tam na medalion, będzie fajnie. I w ogóle. Dobra, to odkładamy wszystko na bok. A to jest ta ulotka, że wszystko jest na tym. I już programu całego tego wszystkiego. Tam jeszcze coś chyba jest, to mi się wydaje. Tudu! Spyro. Podpalona trylogia. Zresztą szkoda, że nie przetłumaczyli tego tytułu, jak już tak tłumaczyli wszystko. Ale i tak nie będę grał po polsku. Co w ogóle też się dowiedziałem, że jedna opcja, żeby zmienić język w grze, to po prostu zmienić język konsoli, co jest dla mnie niefajne. Więc mnie na livestreamie, której będzie już będzie już dawno, jak to pewnie wleci, to będziecie widzieli grę po angielsku w pełni, a nie, że jak planowałem, czyli napisy polskie, a gra po angielsku. Polską instrukcją. Ciekawe, jak mało instrukcji będzie miała ta instrukcja. Więc dobra, jest tu przerzut szkód ponownie. 3 gry i ponad 100 poziomów do odbycia. Wyrusz. Nie widać. Wyrusz stawić trzeba fantastycznym wyzwaniem wybuchowym postacią. Nowa, uszamująca grafika i animacja. Oh yeah.
Więc jak to już było mówione, gra 2 i 3 jest w większości pobrania przez internet, co nie jest dosyć fajne. Ale no... No niestety no... Nie pykło. Z tym delayem. Jak to ludzie przeczuwali, że... tu jest mały Spiro. Spiro Reignited Trilogy i... Jest mały Spiro. I jakby się ktoś czepiał, tak mówię Spiro tylko dla beki w sumie. Wiem, że to się czyta Spyro. Spiro jest tak... tak... cool. Pięty z folii. I otworzymy. Polską instrukcją. Jestem ciekaw, czy to jest defekt mojego dostawcy, że nie mam instrukcji, czy na serio po prostu do gry nie jest dołączana instrukcja. Chyba, że chodzi o instrukcję cyfrową, które daje PlayStation. Więc no, tu jest Spiro. Podoba mi się, że to jest w sumie ten boxart, tylko że jest Spyro odwrócony. Co mi się bardzo podoba, bo większość gier teraz jest albo leniwych i daje po prostu boxart. Nic z nim nie robi, albo... Albo w sumie, nie wiem, jakiś taki mało jakiś designerski dysk. Była kiedyś plotka, że tuż przed wydaniem, że Spyro będzie na dwóch płytach, ale no, jak widać, ja tu widzę przynajmniej płyta sztuk raz. Płyta sztuk raz, więc Spiro jest do pobrania w większości z neta. Więc no mówię, zaraz w sumie... nie wiem w sumie jaka jest godzina teraz. Jest 4.58, więc w sumie o 18 będę robił live'a, więc w sumie za godzinę od nagrania tego materiału będzie u mnie live streaming. Więc no, dzięki wam za oglądanie, może wam się spodobało. Oczywiście jeśli do was dotarło Spiro, to oczywiście możecie się pochwalić. I swoje myśli ogólnie o grze też może. A może też o Spiro samym sobie. Więc no, dzięki wam za oglądanie. Może wam się spodobało. Zostawcie tam lajka, subskrypcję, czy jak to tam. Na razie cześć. Pa, pa. Chaos! Control!